Słowo ma niezwykłą moc. Zapisane 3 maja 1791 roku na kartach Konstytucji porządkowało upadające polskie państwo. A potem było punktem odniesienia kolejne rocznice, kiedy Polska przestała być wolnym krajem, mobilizowały społeczeństwo do tego, by podjąć czyn zbrojny, by podjąć działania, by Polska zmartwychwstała. Ale jeszcze większą moc od słowa posiadają znaki i symbole. Takim symbolem najbliższym sercu każdej Polki i Polaka jest biało-czerwona flaga. Właśnie dziś w całym kraju zwracamy uwagę na ten szczególny znak. Znak jednoczący nas wszystkich, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. A takim drugim znakiem jest wizerunek Maryi Królowej Polski. Tak, to ona, hetmanka żołnierza polskiego, gdy już zgasły wszystkie światła w naszej ojczyźnie, to z Jasnej Góry bił blask. Tam odnawiano ducha narodu. Ona też była inspiracją dla żołnierzy, dla tułaczy, którzy udawali się na krańce świata, albo szukając chleba, albo zsyłani do niewoli. Słowo i jego moc. Znak i jego moc. Dzisiaj chcemy, stając przy ołtarzu Chrystusa Pana, sprawować tę najświętszą ofiarę w intencji naszej ojczyzny, prosząc o poszanowanie słowa, które rodzi wolność, ale równocześnie o poszanowanie tych świętych znaków, które dla nas tak wiele znaczą i tak wiele znaczyły. Witam więc wszystkich obecnych na tej świętej Eucharystii w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Serdecznie witam ministra obrony narodowej, pana Antoniego Macierewicza, wraz z najbliższymi współpracownikami resortu obrony. Witam Wojsko Polskie na czele z szefem sztabu generalnego, generałem broni Leszkiem Surawskim. Witam wszystkich generałów, oficerów, podoficerów, żołnierzy i pracowników wojska. Bardzo serdecznie witam wszystkie poczty sztandarowe, które reprezentują służby mundurowe naszej umiłowanej ojczyzny. Serdecznie witam duchowieństwo i wszystkich zgromadzonych na tej świętej Eucharystii. I zapraszam do modlitwy w intencji naszej ojczyzny, by Bóg nam błogosławił, by błogosławił Wojsku Polskiemu, które, jak powiedział pan minister na placu Piłsudskiego, jest właśnie tym zwornikiem, tym ramieniem, które sprawia, iż możemy czuć się bezpiecznie. Z dawna Polski Tyś Królową Maryjo, Ty za nami przemów słowo Maryjo, Twe Królestwo weź w porękę Maryjo. Słowa polskie XIX-wiecznej pieśni maryjnej kierują nasze myśli i serca do Maryi, Matki Boga i Matki Człowieka, którą my jako Polacy czcimy jako Królową Polski. A mówiąc Królowa Polski, nasze myśli, uczucia biegną, kierują się do różnych miejsc w Polsce, które ona sobie wybrała. Stajemy w duchu wiary w Kaplicy Jasnogórskiej, udajemy się do Kodnia, Świętej Lipczki, Gieczwałdu, Kalwarii Zebrzydowskiej czy Małej Studzienicznej. Widzimy ją, Bogu Rodzicę, Matkę i Królową. Odnajdujemy ją na ustach modlitwy prostych ludzi. Dociera do nas głos polskiego rycerstwa, śpiewającego pierwszy nasz narodowy hymn Bogu Rodzica Dziewica, Bogiem Sławiena Maryja. To ta, której po obronie Jasnej Góry przed Szwedami król Jan Kazimierz nadał oficjalny tytuł Królowej Polski.
dziękując za wolność i wielowiekową obecność w naszym życiu, w życiu naszego narodu. I przyszedł czas, kiedy papieże wyrazili zgodę na nadanie Maryi tytułu Królowej Polski. Pierwszy papież Pius X w 1904 roku mówił do polskich pielgrzymów, gdy Polski jeszcze nie było na mapie, o Maryi jako Królowej. A w roku 1924 papież Pius XI ustanowił święto Królowej Polski na 3 maja i zatwierdził specjalny formularz mszalny. Maryja, Matka, Królowa, wpisała się w historię Polski, w dzieje każdego Polaka. Maryja, Matka, Królowa. Bóg ją wybrał z miliona kobiet, jakie były, jakie będą. Zechciał, aby stała się Matką Syna Bożego, Jezus Chrystus w godzinie śmierci, jak słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, oddał ją pod opiekę świętego Jana. Wtedy też dał nam Maryję za Matkę. I ten fragment, jakże bardzo krótki, zwany Testamentem z Krzyża, dobiega końca droga krzyżowa. Żołnierze przybili Jezusa do krzyża, krzyż uniesiono w górę i osadzono na kalwaryjskim wzgórzu. A pod krzyżem stała Matka i miłowany uczeń. I zechcielibyśmy sobie wyobrazić, pomyśleć, o czym wtedy myślała. Być może wtedy przed jej oczami przesuwały się pełne boleści obrazy, ostatnia wieczerza, modlitwa w Ogrójcu, aresztowanie, uwięzienie, zaparcie się Piotra, sąd starszyzny, wyrok był przesądzony i druga krzyżowa. Wiele ich widziała, podobne do, ale ta była bardziej krwawa. A tam pod krzyżem milczenie, które tak wiele mówiło, oczy, które wołały i pozwalały jeszcze raz zobaczyć szczęśliwe chwile, które nie powrócą. I tylko kilka słów. Oto Matka Twoja, oto Syn Twój, i uczeń wziął ją do siebie, a potem była śmierć i cichy pogrzeb. I pojawiające się u Maryi pytanie, dlaczego? Nie po co. Maryja pytała, dlaczego? I tu odkrywamy tajemnicę milczenia Maryi. Ona zawierzyła Bogu, w Nim pokładała nadzieję. Chociaż trudny, ciężki był ból ostatnich chwil, to co dla matki jest największym cierpieniem, śmierć i pogrzeb dziecka, u Maryi nie było buntu. U niej nie było wyparcia się Boga i szukania winnych i chęci zemsty. Maryja widziała, że wszystko nie jest na marne. To ma swój sens, to ma swój cel. Trzeba poczekać. Wiedziała, że Bóg, który jest ponad nią, ponad tym trudnym doświadczeniem, coś zaplanował. Tylko trzeba przejść ten trudny odcinek drogi, odcinek życia. Maryja już wtedy wiedziała, że będzie zmartwychwstanie. Przeżyła tę chwilę, bo potrafiła nasączyć je wiarą. Odpowiedzią zawsze były słowa Boga, który jej wiele obiecał, bo Maryja tak mocno zawierzyła Bogu. Maryja, Matka Boga, Matka Człowieka, Królowa Polski, nasza Królowa, to także patronka Katedry Polowej, głównego kościoła biskupa diecezjalnego. Kościół katedralny z katedrą biskupią jest matką i głową wszystkich kościołów diecezji. Jest w diecezji centralnym miejscem celebracji, której przewodniczy biskup. To w tym kościele celebrowana jest liturgia w uroczyste dni roku liturgicznego. Tu udzielane są święcenia, a także odbywają się najważniejsze wydarzenia w życiu kościoła diecezjalnego, takie jak synod, przyjęcie nowego biskupa czy jego pogrzeb. Zwykle w podziemiach kościoła katedralnego pochowani są zmarli biskupi diecezjalni. I w naszej katedrze spoczywa świętej pamięci biskup Tadeusz Płoski. Katedra jest znakiem jedności w wierze kościoła diecezjalnego, zgromadzonego wokół biskupa, który wypełniając zadanie nauczyciela, kapłana i pasterza prowadzi lud Boży do Królestwa Niebieskiego. Dlatego dzisiaj, podczas tej Eucharystii,
zechcemy Maryi, Matce, naszej Królowej, Hetmance Żołnierza Polskiego, przeżywając już uroczystość odpustową, zawierzyć dzieło ordynariatu polowego. Niech Maryja wspiera, niech chroni, niech nas prowadzi. Maria Królowa także wymaga od nas, abyśmy dzisiaj pomyśleli o naszej ziemskiej ojczyźnie. Dziś obchodzimy bowiem po raz 13 Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Dzień symboli narodowych, flagi, godła i hymnu Rzeczpospolitej Polskiej. Nasze barwy narodowe, biel i czerwień, to znak wyróżniający Polskę spośród innych narodów. To symbol wolnego i niepodległego państwa polskiego. Biel i czerwień od wieków są nierozerwalnie związane z naszą ojczyzną. Towarzyszyły nam po 123 latach niewoli, kiedy odradzało się niepodległe państwo. Biało-czerwone flagi stanowiły najpiękniejszą odznakę odzyskanej niepodległości. Biało-czerwona flaga zespoliła wtedy Polaków w walce w obronie granic i odbudowie kraju. I w czasie II wojny światowej okupacji barwy narodowe były symbolem polskiego patriotyzmu, znakiem bojowym walczącego narodu. I te biało-czerwone opaski zdobyły hełmy i mundury żołnierza polskiego. Pod biało-czerwonymi sztandarami żołnierze polscy walczyli na wszystkich frontach, na lądzie, morzu i w powietrzu. A 18 maja 1944 roku żołnierze polscy wiesili polską flagę na Monte Cassino. A 2 maja 1945 roku żołnierze polscy z 1. Dywizji Kościuszkowskiej zawiesili białą czerwoną flagę na kolumnie zwycięstwa w Berlinie, ogłaszając, że zakończyła się najokrutniejsza wojna w Europie. A my zapytajmy siebie, czym jest dla mnie biało-czerwona flaga. Zapytajmy siebie tutaj w katedrze polowej, myśląc, czym ona jest dla polskiego żołnierza w górach Afganistanu. Czym jest dla pustyni Kuwejtu, Afryki, czym w Kosowie, w byłej Jugosławii. Czym jest biało-czerwona flaga dla polskich funkcjonariuszy w Macedonii, na Węgrzech, podczas misji Straży Granicznej. Zapytajmy siebie, co mówi do mnie flaga biało-czerwona. Bo gdy pojawi się na ulicach naszych miast, to znak, że ojczyzna coś świętuje i to coś ważnego przeżywa. A gdy jest opuszczona do połowy masztu, to znak smutku, żalu i żałoby narodowej. Co mówi biało-czerwona flaga na trumnie polskiego żołnierza czy funkcjonariusza, który zginął podczas wykonywania zadań służbowych dla ojczyzny. Biało-czerwona flaga dużo znaczy i wiele do nas mówi. Ona woła, że w naszym narodzie są rzeczy i sprawy święte, które trzeba pielęgnować i chronić. Woła, że w naszym narodzie są rzeczy i sprawy święte, jak flaga biało-czerwona, jak godło z orłem w koronie i hymn narodowy, który się broni tak jak ojczyzny, jak ojca i matkę, jak rodzinny dom. I za nie oddaje się życie tak jak za ojczyznę, jak za ojca i matkę, jak za rodzinny dom. Maria Matka, nasza Królowa, Królowa Polski. Drodzy bracia i drogie siostry, dzisiaj podczas tej Eucharystii jeszcze wybierzmy Boże drogi, o których nam mówi Maryja, Matka i Królowa. I trzeba nam dzisiaj usłyszeć nakaz i prośbę Maryi Królowej. Ona mówi: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie mój Syn, bo tylko Syn jest Panem ludzkich serc. Tylko Jezus jest Panem życia i śmierci, jest zwycięzcą śmierci, piekła i szatana. Tylko On jest dla człowieka naprawdę drogą, prawdą i życiem. Maria Królowa mówi: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie mój Syn. I chcę, byśmy odnowili, na nowo wybrali w życiu narodu, w naszym życiu osobistym, Boże drogi. I zakończę słowami modlitwy świętego papieża Jana Pawła II. Dzięki Ci składamy za to, że mamy Królowę, która jest Matką, że mamy Matkę, która jest Królową. Dzięki Ci składamy za jej męstwo wówczas, gdy brakowało męstwa najmężniejszym.
Ona była niewiastą mężną i była źródłem męstwa w najcięższych chwilach naszych dziejów. Dlatego też Matka jest naszą Królową, Królową naszych dusz. Maryjo, Matko Miłosierdzia, czuwaj nad nami, aby nie był daremny krzyż Chrystusa, aby człowiek nie zagubił drogi dobra i umiał głębiej ufać Bogu, bogatemu w miłosierdzie. I z własnej woli spełniał dobre czyny i żył ku chwale Jego majestatu. Amen.